Cześć, z tej strony Staszek, a wy oglądacie kanał Kuchniolurgia. Uwielbiam, jak ktoś opisuje dźwięk jedzeniem. Jedno wiemy na pewno, 2020 już się kończy, hurra, wszyscy się cieszą, meme rok, o którym wszyscy będą mówić, że był najgorszy, jest już prawie za nami, więc wypadałoby go w jakiś sposób podsumować. Jak wspomniałem wcześniej, jest to kanał Kuchniolurgia, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o jedzeniu. Zanim przejdziemy do takiego głównego podsumowania, w którym rozprawimy się już nad faktycznie dobrymi, fajnymi rzeczami, chciałbym podjąć takie dwa tematy dygresyjne, które oczywiście też nie będą mówić o jakichś katastrofalnych rzeczach, tylko o rzeczach, o których nie znalazłem czasu, żeby móc je, powiedzmy, wpasować w tą najlepszą część 2020 roku. Pierwszym wątkiem, który chciałbym poruszyć, jest promocyjna kanapka Darwal z McDonalda. Jak pewnie większość z Was wie, wychodzi ona gdzieś w okolicach listopada, rok w rok i zawsze jest okraszona ogromną PR-ową kampanią. No i ogólnie no, jest wielki hype na nią. Ja przez kilka ostatnich lat jej nie ruszałem, dlatego że miałem z nią, powiedzmy, średnie wspomnienia. I w tym roku stwierdziłem, że się przekonam i zobaczę, czy faktycznie tak jest, czy dalej jest tak cienka, jak myślałem, że jest. No bo powszechnie wiadomo, że najlepsze rzeczy w McDonaldzie to są śniadania i długo nic. Jest to fakt, z którym nie można dyskutować. Niemniej kupiłem, spróbowałem i nie było tak źle. W sensie to wciąż jest przeciętne, tak? Powiedzmy, to wciąż jest dosyć prosta, oparta o trzy smaki kanapka, ale okazało się, że była dla mnie bardziej przyjemna niż się faktycznie pierwotnie spodziewałem. Przechodząc z tematu fast foodowego, przejdźmy trochę w stronę bardziej wschodniej kuchni. I tutaj nie będę opisywał konkretnego dania, nie będę się tutaj rozprawiał nad konkretnym daniem, które sprawiło mi przyjemność w 2020 roku. Dlatego, że bardziej chodzi mi o to taki zbiór. Mianowicie, jest taka śmieszna sprawa z bardzo popularnym japońskim daniem, mianowicie sushi. W naszym kraju i ogólnie na zachodzie przyjmuje się, że sushi jest dosyć ekskluzywne. Jeżeli wejdziecie na pyszne.pl, czy w ogóle pójdziecie do jakiejkolwiek suszarni, to te zestawy są cholernie drogie i często naprawdę są bardzo wyszukane, co oczywiście wpływa na cenę, ale często takie nawet najprostsze zestawy potrafią kosztować okropne pieniądze, to też przyjęło się, że sushi jest jedzeniem ekskluzywnym. Co ma bardzo ciekawe odzwierciedlenie w Japonii, gdzie sushi jest dosyć popularne, dosyć powszechne i bardzo wiele miejsc, gdzie się kupuje sushi, to jest ono w bardzo, bardzo przystępnej cenie. Zawsze mnie ten kontrast śmieszył, szczególnie w kontekście tego, jak bardzo wielką estymę przypisuje się biznesowym spotkaniom przy sushi. Tata jeszcze ma kono kramegi bo tabecku. Skoro już pogadaliśmy tak dygresyjnie, czas przejść do właściwego tematu. Pierwszą rzeczą, o którą chciałbym pogadać, jest rzecz najbardziej świąteczna, mianowicie pierogi. Jeśli kiedykolwiek byliście na studiach poza domem i kupowaliście mrożone pierogi, kupowaliście pierogi w jakichś mlecznych barach, czy kupowaliście pierogi w plastikowych opakowaniach z półek z Biedronki, doskonale zdajecie sobie sprawę, jak ten smak się przejada. Z każdym razem są one coraz gorsze, coraz bardziej takie wtórne, aż w końcu przyjeżdżacie do domu, mama serwuje wam, czy to z patelni, czy to ugotowane, czy to nawet ugotowane, zamrożone i odgrzane pierogi świąteczne i jest to coś zupełnie innego. Nagrywam to jeszcze zanim pojechałem do domu na święta, dlatego ja jeszcze moich świątecznych pierogów nie spróbowałem, ale jestem przekonany, że będą one najlepsze ze wszystkich, jakie jadłem w tym roku. Wracając na chwilę do tematu Japonii, jeden ostatni raz, jest sobie coś takiego, co się nazywa matcha. To jest japońska zielona herbata, która zyskała ogromną popularność w swojej wersji proszkowej. No, z tego proszku robi się oczywiście herbatę, ale też dodaje się go do bardzo wielu wypieków. Z matchą mam bardzo ciepłe wspomnienia. Mianowicie, jak byłem jeszcze w liceum bardzo dawno temu, i miałem swój pierwszy poważny, w cudzysłowie, związek, jedną z pierwszych rzeczy, którą upiekłem w swoim życiu, których jest bardzo niewiele, dlatego że jeśli gotuję bardzo dobrze,
czego się nie wstydzę, to pieczenie nigdy nie było moim forte, a raczej po prostu nigdy nie próbowałem tego robić. Ale wracając, to jedną właśnie z tych pierwszych rzeczy, które upiekłem, były babeczki z maczy. Przepis był bardzo prosty, ale babeczki smakowały naprawdę fajnie. Bo no, cały smak tutaj się opierał właśnie na tej maczy. Macza, robiło się dosłownie takie babeczki z chyba ciasta biszkoptowego, już nie pamiętam szczerze powiedziawszy, ale no, głównym składnikiem była macza i po prostu wylewało się tą zieloną paćkę do foremek i pozwalało, wypiekało się i patrzyło jak się rośnie, później posypywało się albo cukrem pudrem, albo właśnie faktycznie cukrem pudrem posypałem. To wspomnienie jest dla mnie o tyle żywe w tym roku, dlatego że znów będę miał okazję je zrobić. Całkiem niedawno zamówiłem sobie przez internet, oprócz tego, że masę zielonych herbat, ponieważ uwielbiam japońskie zielone herbaty, to zamówiłem sobie właśnie również puszkę takiego proszku spożywczego, bądź też proszku po prostu z zielonej herbaty z maczy i zamierzam niedługo po raz kolejny zmierzyć się z deserami i w tym przypadku po raz kolejny spróbować zrobić te babeczki. To, co najbardziej w nich lubiłem i to, co w nich najbardziej lubię, to, że są bardzo proste, ale z drugiej strony są niesamowicie smaczne, pełne różnych zmieniających się smaków, przez tą gorzkość zielonej herbaty, smak umami oraz słodkość ciasta. Ja wiem, że to brzmi trochę dziecinnie, ale naprawdę raduje mnie strasznie fakt tego, że można takie rzeczy, że można takie, wbrew pozorom, dosyć osobne smaki, a jak zielona herbata, która no, kojarzy nam się raczej z czymś gorzkim, z czymś uspokajającym połączyć ze słodyczami. I jak mówiłem wcześniej, jaram się jak dziecko, że będę mógł znów je zrobić. Rok bądź dwa lata temu, chyba dwa lata temu, Sylwestra spędziłem w Wiedniu. I no, będąc w Wiedniu, oczywiście musiałem spróbować jego i jednego z ich najbardziej popularnych dań, czyli sznycla po wiedeńsku. Sznycel po wiedeńsku, w ogóle to się robi z cielęciny. To przede wszystkim trzeba zaznaczyć, dlatego że bardzo wiele restauracji podaje sznycle po wiedeńsku z albo wieprzowiny, co jest oczywiście schabem wieprzowym, a nie polędwicą cielęcą. Nie jest to cielęcina. A jednocześnie też robi się je bez cytryny, ponieważ nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale oryginalny wiedeński sznycel podaje się z cytryną i ziemniakami na boku, tam surówkę też się dodaje, ale przepis ten nie zmienił się od lat. Jest to bardzo tradycyjna potrawa i niesamowicie mnie cieszy, że miałem okazję ją spróbować u źródła. Zresztą też pamiętam tę wizytę, dlatego że to byłem z dziewczyną. To była taka bardzo niewielka knajpka w jakiejś bocznej uliczce. Przyjął nas kelner, który nas zaprowadził do tego. Zaprowadził nas do stołu, obsłużył, jakbyśmy byli faktycznie takimi gośćmi honoru. Zaproponował wino i bardzo się cieszę, że mówił po angielsku, bo ja niestety po niemiecku nic nie potrafię. Jak już podał tego sznycla, to byłem w szoku, dlatego że to nie był jakiś tam kotlecik, tylko to był taki byczy kawałek mięsa na prawie cały talerz, także ziemniaki i surówkę musieli podać na osobnym. Udało mi się odtworzyć ten kotlet w tym roku, dlatego że dostała mi się do łap bardzo dobra cielęcina. Cieszy mnie niesamowicie to, że mimo tego, że to jest tak popularna potrawa, mimo tego, że jest to, powiedzmy, takie tradycyjne, więc można byłoby pomyśleć, że to jest skomplikowane, że trudno będzie to odtworzyć, że tak naprawdę jest to bardzo proste w przygotowaniu. Tak długo, jak się umie panować nad patelnią i wie się, jak dobrze zapanierować mięso w bułce tartej i jajku, tak długo jesteśmy w stanie spokojnie odtworzyć taką potrawę. What we don't show can never be. Until tomorrow, what we don't see, the agony, await the call of sorrow. Jak część z was pewnie kojarzy, trochę czasu spędziłem na Islandii. Jeden z pierwszych odcinków na kanale, który się pojawił ze mną jako gościem wtedy jeszcze, był na temat black metalu islandzkiego, w ogóle metalowej sceny islandzkiej. No jak tam byłem, to też miałem okazję trochę popróbować ich kuchni. Najlepsza rzecz, jaką jadłem, poza oczywiście fermentowanym rekinem, totalnie żart, nigdy w życiu tego nie jestcie, a jeśli tego jecie, to zalewajcie to islandzką nalewką, brewin się to bodajże nazywa, bo inaczej to jest absolutnie niejadalne. Ale wracając, najlepszą rzecz, jaką jadłem,
to był filet z maskonura podany w sałatce. Maskonury to są takie, które są najbardziej oczywiście kojarzone z Islandią i błag. Nie róbcie mi krzywdy za to, że zjadłem takiego uroczego ptaka, ale no spróbować chciałem, a poza tym jest ich tam tak dużo, że Islandczycy zaczynają miewać z nimi problemy, dlatego regularnie się uprawia ich odławianie. Oczywiście w bardzo cywilizowany sposób, o, na ile oczywiście może coś takiego być cywilizowane, ale także nie przetrzebiają ich populacji i z reguły też się pilnuje, żeby odławiać już dorosłe sztuki, które nie są też gniazdujące, bo maskonury łączą się na całe życie, więc jeżeli taki maskonur jest przeuważony, że wraca do gniazda, zresztą one robią świetne gwiazda, nie wiem czy wiecie, ale maskonury potrafią, wykupują sobie taki dołek i robią w nim takie powiedzmy trzy komory. Jedna to jest taka do spania, druga jest do wysiadywania jaj, a trzecia jest do załatwiania potrzeb. To są ptaki, które potrafią zbudować własną toaletę. Wracając. No i ten maskonur ma bardzo specyficzny smak. Jeżeli kiedykolwiek jedliście bażanta albo jakąś perliczkę, to ten smak pewnie kojarzycie, ale maskonur jest zupełnie inny. Trudno strasznie było mi określić, co to jest, ale było to coś naprawdę, naprawdę pysznego. Jest to, oczywiście wiadomo, czuć, że to jest dzikie mięso, ale nie czuć tego w taki sposób, jak w przypadku naszych europejskich kontynentalnych ptaków. No i definitywnie jest to coś, co chciałbym jeszcze raz spróbować. Niestety, no jesteśmy zamknięci i nigdzie nie da się latać, ale mam nadzieję, że kiedyś mi się jeszcze uda. Przechodząc na chwilę z tematu jedzenia, zatrzymajmy się na sekundkę na piwach. Piwa to jest bardzo popularna rzecz w Polsce, to nie ma co ukrywać, jesteśmy kojarzeni z wieloma browarami. Niestety te największe koncernowe są najbardziej popularne, co jest strasznie krzywdzące dla opinii polskiego browarnictwa, bo mamy dużo świetnych kraftowych piw. Ale widać ewidentnie, że jest trend, który sprawia, że coraz więcej firm wypuszcza czy to IPy, czy to już jakieś, nie wiem, czerwony lager, czy Weissnery, czy stouty. Faktycznie widać, że to zamiłowanie do piwa kraftowego w polskim społeczeństwie zaczyna powoli przemawiać do firm. No i ja w tym roku miałem okazję trochę popróbować nowych rzeczy i najmilej wspominam chyba to, co się stało z powodu pandemii, mianowicie była sytuacja, że Browar Profesja, to jest chyba wrocławski browar, nie pamiętam dokładnie, ale tak czy siak no, mierzyli się z poważnymi problemami gdzieś na początku wiosny związanymi z pandemią i zaczęli wyprzedawać masowo swoje piwa w jakichś absolutnie kosmicznie niskich cenach. No i ja dwukrotnie tam do nich pojechałem po taki duży zestaw piw i naprawdę, no to jest coś, że jeden browar potrafi przejść przez tyle gatunków piw i każdy z nich jest dobry, bo zarówno ich IPA, zarówno ich IPA, zarówno ich Stout, zarówno ich Double Bug, zarówno ich, jeżeli to wymówiłem, że to przepraszam, każdego fana kraftowego piwa, niestety nie jest mi znana wszystkie annały i wszystkie możliwości browaru Himmler i piwko Szkoden. Niemniej niesamowicie fascynuje mnie to, jak bardzo poszliśmy do przodu w kontekście zarówno w ogóle produkowania piwa, jak i też świadomości na temat tego piwa, że teraz piwo to nie jest po prostu coś, co pijemy, coś, co jest pite do kiełbasy, tylko potrafi być to naprawdę ciekawym doświadczeniem i potrafi być... No ja na przykład ostatnio kolega z mieszkania kupił mi piwo, które smakowało prawie że jak oranżada i było no świetne, no słów mi brakowało, nie sądziłem, że kwaśne piwo o posmaku mango i pomarańcze będzie mi smakować, a to proszę, okazało się, że się da. I to jest coś, co mi się strasznie podoba, że właśnie, tak jak mówiłem, że ta świadomość na temat piw zaczyna być coraz większa i też browary zaczynają się, zarówno te duże, jak i te kraftowe, zaczynają adaptować coraz ciekawsze i coraz fajniejsze rzeczy, które na wstępie mogłyby brzmieć jak coś absolutnie absurdalnego, jak na przykład stout kokosowy, czy nie wiem, jakieś inne pomysły, niestety nie jestem sobie w stanie teraz nic z głowy wyciągnąć. I faktycznie to z początku brzmi strasznie trudno coś takiego zrozumieć. Jak się pierwszy raz pije, to faktycznie jest takie dziwne, gorzkie, ale im dłużej się z tym siedzi, im dłużej się próbuje tych smaków, tym coraz więcej ciekawych rzeczy się w nich odkrywa.
Jednym z moich ulubionych mięs jest polędwica wołowa. Dlatego, że z polędwicy wołowej robi się fantastyczne steki. I jeśli macie dobrą polędwicę wołową, taką, którą jak bierzecie w rękę, to się wam dosłownie kruszy, to co wam polecam, to jest zrobić ją w sposób bardziej wschodni. W sensie wschodni to nie wiem, czy wschodni, bo to jest mój własny przepis, ale co robicie, to bierzecie taką polędwicę, oczywiście sól, pieprz, nacieracie ją sorą, pieprzem, zostawiacie na jakiś czas i później jak ją smażycie, najpierw na oliwie, odpowiednio rozgrzanej, smażycie go sobie, dodajecie masła, dodajecie czosnku, dodajecie rozmarynu, ale w tym samym czasie, w drugim garnku, dorzucacie sobie grzyby shiitake i dymkę i smażycie to na maśle, na bardzo niskim ogniu, żeby cebula się zeszkliła, żeby grzyby też wchłonęły trochę tego tłuszczu. Jak macie już gotowy stek i oczywiście na boku można dodać do niego jakąś surówkę, polecam z kapusty pekińskiej albo ziemniaki, jakieś młode na przykład z koperkiem i masłem, to jak podajecie taki stek, to pod spodem właśnie kładziecie te grzyby shiitake i na górę kładziecie stek i jak jecie, to jecie razem. W sensie jak ukrawiacie kawałek steka, to bierzecie od razu z grzybami. I to jest bomba absolutna, bo macie bardzo silny, wyrazisty smak mięsa wołowego, ale z drugiej strony kontrowany bardzo łagodnym i słodkim smakiem grzybów i cebuli. I takie połączenie, jakie odkryłem, kiedy wymyśliłem sobie, żeby coś takiego zrobić, sprawiło, że steki nabrały nowego znaczenia dla mnie. Ja wiem, że to brzmi strasznie wydumanie, ale jest to przepis, który mi się niesamowicie podoba. I jestem nim zafascynowany, zresztą od kiedy dostaję od czasu do czasu polędwice wołowe z bardzo bliskiego mi źródła. Właśnie próbuję kombinować z nimi w ten sposób, żeby łączyć ten wyrazisty, krwisty, mięsny, jakkolwiek głupio to nie brzmi, smak z jakimiś właśnie słodkimi czy słodko-gorzkimi smakami, żeby wydobywać jak najwięcej z tej polędwicy. Zbliżamy się już do końca, więc ostatni przepis, o którym sobie porozmawiamy, który wam powiem od początku do końca, mianowicie ten rok definitywnie jest dla mnie rokiem jajek po benedyktyńsku. Nauczyłem się je w końcu robić, tak, perfekcyjnie, od ręki, że dalibyście mnie do kuchni, to je zrobię bez pytania, z zamkniętymi oczami może nie, ale nie będę potrzebował patrzeć w żadne przepisy, ani się długo zastanawiać. Więc jak to zrobić? Przede wszystkim bardzo dużo przepisów zaczyna od tego, że trzeba mieć świeże jajka, co jest strasznie trudne, dlatego że w Polsce jak mamy już te pakowane jajka, to one już swoje odleżały i musielibyście trochę się nakombinować, więc poradzę, co mogę wam poradzić, to bierzecie sobie takie wasze jajko i wrzucacie je na sitko. Sitko odsączy to takie, to lejące się białko i zostawi to takie stałe. I to z tego sitka przelewacie sobie do małej miseczki to jajko. Gotujecie sobie wodę z solą i octem i jak widzicie, że ta woda zaczyna na dole powoli zbierać takie pęcherzyki, to po angielsku się ładnie nazywa simmering, to w tym momencie bierzecie sobie łyżkę i mieszacie, aż powstanie taki wir i w środek tego wiru wrzucacie jajko i na chwilę je zostawiacie. Będziecie potrzebowali oczywiście później cedzak, żeby je wyciągnąć, szczególnie, że będziecie co jakiś czas je wyciągać, żeby sprawdzać, bo jajko w koszulce najlepiej się sprawdza, wyciągając je i naciskając delikatnie w miejsce, gdzie jest żółtko. Jeśli widzimy, że białko jest już takie zbite, ale nie jest ścięte całkowicie i jeszcze, a to żółtko jest sprężyste, to znaczy się, że już jesteśmy w domu albo że zaraz blisko będzie gotowe. No i oczywiście takie jajko po benedyktyńsku to nie jest tylko jajko, więc w międzyczasie przygotowujecie sobie, no w idealnym scenariuszu byłaby ta mafina brytyjska, ale wiadomo, że w Polsce trudno coś takiego dostać, więc zwykła bułka wiejska czy chleb tostowy powinny wystarczyć. Usmażony boczek oczywiście. No i jak położycie to jajko, trzeba było mu dodać jakiegoś smaku. No i tutaj oczywiście wiadomo, sos holenderski, klasyk, ale co ja ostatnio odkryłem, całkowitym przypadkiem, to to, że jeżeli weźmie się odrobinę gałki muszkatałowej, najlepiej takiego już, takiego orzecha, nie wiem czy to są orzechy, tak szczerze powiedziawszy, ale jak zetrze się taką świeżą gałkę muszkatową i dopiero zaleje się sosem holenderskim, to ta potrawa zyskuje w ogóle zupełnie nowego smaku. Z takiego tłustego, słono-tłustego, takiego bardzo sycącego śniadania, staje się trochę bardziej wyrafinowana, jeśli mogę tak powiedzieć. Dlatego, że ta gałka muszkatałowa dodaje tą taką, słowa mi tu dobrego brakuje, poważną nutę. Jest ta gorzkość i ta szlachetność tego smaku sprawiają, że połączenie tego masła, tego słonego boczku, tego chłonącego
zarówno żółtko, jak i tłuszcz kromki tostowej czy bułki. I w połączeniu z tą gałką muszkatołową jest to coś naprawdę, naprawdę super. I ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to będzie w pewnym sensie narzekanie, a w pewnym sensie też taka mała ciekawostka na temat jedzenia. Mianowicie, jeśli słyszycie carbonara, to prawdopodobnie myślicie sobie, no, ten makaron z parmezanem, śmietaną i boczkiem. No i nieprawda. Dlatego, że nie wiedzieć czemu, pośród wielu, wielu kucharzy i pośród wielu domowych też kucharzy przyjęło się, że carbonara to jest ten makaron ze śmietaną. Czyli co oni robią, to próbują zrobić taki jakby sos carbonara w postaci tego, że smażą boczek, zalewają go śmietaną, zasypują pieprzem, zasypują solą, dodają odrobinę mąki, żeby się kleił i wlewa się to do makaronu. No i niestety to nie jest tak, jak się carbonara robi, ponieważ oryginalną carbonara robi się w ten sposób, że owszem, smażymy boczek, najlepsza jest pancetta bądź guanciale. Miałem okazję spróbować z oboma, dlatego że z Włoch dostałem oba te boczki i są przepyszne, aczkolwiek są niesamowicie intensywne smaku, więc nie przesadzajcie z ilością, jeżeli kiedykolwiek wpadną wam w ręce. No i bierze się ten boczek, oczywiście smaży się. Po zdjęciu boczku zostawiamy tę patelnię z tym tłuszczem, bo ona przyda nam się do naszego makaronu. Jak ugotujemy makaron, to co przygotowujemy na boku, to jest żółtko rozbełtane z odrobiną parmezanu. I prawdziwą carbonarę robi się w ten sposób, że do świeżo ugotowanego, jeszcze ciepłego makaronu, który się odstawia na chwilę, żeby troszeczkę odstygł, żeby to jajko nam się nie ścięło, wlewa się właśnie na tej patelni, na której najpierw przekładamy ten makaron, na tę patelnię z boczkiem, żeby trochę tego tłuszczu i trochę tego wędzonego aromatu, dlatego że pancetta i guanciale to są boczki wędzone, które są wędzone w niesamowicie dużej ilości przypraw. To właśnie na tej patelni, jak już mamy ten makaron, to wlewamy to jajko z parmezanem i mieszamy, aż zobaczymy, że ono obwlekło całkowicie ten makaron. No i potem podajemy z parmezanem. No i to jest coś, co zawsze mnie niesamowicie dziwiło. Szczególnie, że właśnie w tym roku udało mi się zrobić już taką perfekcyjną, tradycyjną carbonarę, tak jak pan Włoch przykazał. Dlatego, że jak mówiłem, miałem właściwy parmezan, miałem pancettę, miałem makaron też z Włoch, więc udało mi się zrobić ją idealnie i smak jest zupełnie inny i o wiele lepszy od tych śmietanowych abominacji, które wymyślają sobie ludzie z nieznanych mi przyczyn. No więc, cieszę się, że mogliśmy sobie porozmawiać trochę o jedzeniu, ponieważ nigdy nie miałem okazji wam się przedstawić z tej strony, a jestem ogromnym fanem jedzenia, uwielbiam gotować, uwielbiam gadać o jedzeniu, uwielbiam wymyślać swoje przepisy i cieszę się, że miałem okazję coś wam z tej strony pokazać i mam nadzieję, że rok 2021 będzie jeszcze smaczniejszy niż 2020. A wam dziękuję za obejrzenie materiału i widzimy się już niedługo, bądź słyszymy.